Siemano wszystkim, z tej strony Michał, aka pomidor.pl. I to co widzieliście przed chwilą, to był praktycznie backtracking do jednego z poziomów Magika, gdzie pokazałem wam mniej więcej gdzie jest skin, którego w ogóle pominąłem. Plus przy okazji teraz na załączonym obrazku właśnie będziemy wracali do tego otóż poziomu, ponieważ będę chciał wam pokazać lokalizację wszystkich klatek, aby ten challenge był raz na zawsze zaliczony, ponieważ okazuje się, że nie zaliczyłem go do końca z tego względu, że można by powiedzieć nie zaliczyłem wszystkich klatek, co spowodowało tym, że jakby challenge nie został zaliczony. Tak więc bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy gameplay w postprodukcji, żeby sobie mniej więcej trochę pokomentować. Zapraszam. Tak więc zaczynamy nasz więzienny poziom od totalnego praktycznie speedruna, no bo będziemy chcieli go jak najszybciej przejść, żeby oczywiście pobić rekord, bo inaczej jeżeli nie pobijemy rekordu i nie zdobędziemy wszystkich skrzynek, to nie zaliczymy do końca tego challenge'u. Tak więc no trzeba dać z siebie wszystko i polecieć jeszcze raz przez ten poziom. W ogóle bardzo podchodzę nostalgicznie do tego poziomu. Bo z tego co pamiętam, to tutaj właśnie z tym, z... A nie, tutaj nie. A może tutaj? Właśnie nie wiem, wydaje mi się, że właśnie w tym poziomie się ścigaliśmy z Dark Raymanem, bo taki trochę podobny to jest ten poziom. Ale jednak nie, to chyba nie jest to. Nie, zdecydowanie to nie jest to. Ale może trochę jest podobny? Nie wiem. Ciężko mi jest tutaj szczerze cokolwiek powiedzieć. Tak więc jak widzicie, mamy tutaj bezgłowych tych, bezgłowych łowców, którzy sobie tam olatają na kolorze czerwonym. W sensie wiecie, są koloru czerwonego, więc no, sami widzicie z czym mamy do czynienia, już nie z kim, tylko z czym. I powiem wam szczerze, że to wielkimi krokami zbliżamy się do samego końca gry. Bo następny odcinek bonusowy to już będzie ostatni odcinek, gdzie zmierzymy się z True Boss Rushem. I tak, tym razem to już będzie w live produkcji, a nie w postprodukcji, tak jak większość odcinków bonusowych. I tak, wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że powinienem to już zaliczyć jako wielki finał, no ale... Powiedzmy sobie szczerze, dla mnie wielki finał zawsze kończył się na pokonaniu Mr. Darka w tej jego pierwotnej formie, ewentualnie w tej drugiej. A to, co teraz wam pokazuję, to są takie dodatkowe smaczki, żeby... Jak ktoś będzie chciał zrobić 100%, no to będzie mógł się oczywiście za to zabrać dzięki temu let's playowi, bo nie wiem, może tym let's playem kogoś zainspiruje jakby do działania. Kto wie, kto wie. Mam szczerą taką nadzieję, aczkolwiek pewności 100% mieć nie mogę. Ale jeżeli ktoś się zainspiruje moim let's playem, żeby zrobić swój let's play, no to będę jak najbardziej oczywiście usatysfakcjonowany. Ostatnio po głowie mi w ogóle chodzi, żeby nagrać już ostatnią wersję Raymana 2 na kanale, czyli dokładnie Raymana 2 na Dreamcasta. Tylko szczerze powiedziawszy nie wiem, bo na razie mi to chodzi po głowie, ale z drugiej strony nie wiem czy do tego dojdzie, bo wiecie, mogę mieć taki teraz chwilowy hype znowu, żeby Raymana 2 zrobić. Tak, po raz kolejny, ale tym razem nie na 100%, no bo ileż można 100%ować Raymana 2? Mi się już na przykład osobiście odechciała, więc po prostu Raymana 2 na Dreamcasta zrobimy wyjątkowo nie na 100%, ale z pewnym takim małym twistem. Otóż nie będę robił wszystkich, nie będę zdobywał wszystkich lumów ani klatek, tylko będziemy zdobywali te wszystkie kryształowe globy, które są w wersji na Dreamcasta. Wiecie, te takie, które pozwolą dostać się do wioski Globoxa i zrobieniu przy okazji tych minigierek, które tam na nas czekają. Myślę, że to będzie dobra alternatywa do... to będzie dobra alternatywa jakby zamiast robienia 100%. W ogóle te klatki w tle i w ogóle całe to tło tego poziomu jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo szanuję. No i tu na początku wam pokazałem, gdzie zdobywa się jakby skin. To było na początku odcinka, kiedy po raz pierwszy podchodziłem do tego poziomu na totalnym speedrunie. No jak sobie widzicie, osiągnęliśmy 3 minuty 40 sekund oraz 80 setnych sekundy. Więc, żeby odblokować True Boss Rush, to jeszcze musiałem się zmierzyć z kasynem, jak sami zresztą widzicie. Więc zasady są proste, będę musiał wyzerować kompletnie licznik, czyli tak jak mamy te specjalne tokeny i skiny, to żeby wyzerować dosłownie do... no zera, nie? Wiadomo o co chodzi.
i przy okazji zmierzyć się z Breakout minigame, czyli minigierką z śliwkami, którą z jakiegoś powodu ominąłem, bo nie chciało mi się na początku jej robić i no wychodzi teraz szydło z worka, że jednak trzeba było ją robić, no i dupa zbita, więc yeah. Ale uważam, że to są fajne smaczki w tej gierce, mimo co bardzo doceniam w ogóle tę konwencję twórczą, że jednak mamy tutaj takie, wiecie, minigierki, mamy tutaj jakieś specjalne poziomy. To naprawdę jest bardzo fajna sprawa i bardzo to szanuję. No i w tle nam oczywiście przygrywa muzyka z Raymana z Atari Jaguar, jakby ktoś nie wiedział. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to może sobie oczywiście obczaić mój stary Let's Play z wersji na Atari Jaguar. Jest on wciąż dostępny na kanale, tak więc no. Taka, wiecie, autoreklama, hehe. W ogóle kiedyś miałem nagrać tego, betę Raymana Atari na Jaguar. Tak, miałem nagrać betę Raymana na Atari Jaguar albo Alfę. I z jakiegoś powodu tego po dziś dzień nie zrobiłem, tak więc może ten rok będzie, nie wiem, jakimś szczęśliwym rokiem, aby zabrać się za to. Kto wie, kto wie. Ta, antytunki również się tutaj pojawiają, ale na szczęście one nam nie robią żadnej krzywdy. W ogóle 111 żyć mam, to jest w ogóle rekord już w tej gierce. Dosłownie to jest, nie licząc Pac-Mana World 1, to jest pierwsza gra, która w ogóle przebija chyba licznik 100 żyć. Dosłownie, że, bo wiecie, w grach miałeś maksymalnie te 99 lub w zaokrągleniu te 100 żyć. A tutaj to jednak mamy już ponad 100, więc no, powiem szczerze, że kurczę pieczone, jestem wręcz, że tak powiem, może nie tyle co usatysfakcjonowany, co bardzo zdziwiony. Ale to oczywiście jest jak najbardziej na plus. No i ciekawe, kiedy wyzerujemy te tokeny, ponieważ już się trochę niecierpliwie, a ja tylko, widzicie, patrzę na gameplay, który sobie tutaj komentuję. Tak więc no troszeczkę się niecierpliwie, więc mam nadzieję, że to już zaraz wyzeruje się na ten licznik, bo już powoli nie mam o czym gadać. W ogóle z ciekawości dla osób ciekawskich, ja to nagrywam 19 kwietnia z rana, bo to dosłownie jest nagrywane o 8 rano. No może no nie o 8, bo już mamy obecnie godzinę 9, no ale sami wiecie o co chodzi, po prostu z samiusieńkiego rana to nagrywam. Tak więc... Yeah. No i teraz mamy 168 klatek oraz 40 znaczków magika, dzięki czemu udało nam się odblokować achievement lub osiągnięcie. Przy okazji sobie gierkę zapisałem i brakowało mi właśnie jeszcze Breakout minigame, do którego teraz podchodzimy, czyli minigierki, którą ominąłem na finałowym odcinku, gdzie stwierdziłem, że po prostu walić tę minigierkę. Gdyby nie fakt, że wtedy powiedziałem właśnie takie słowa, że po prostu olałem tę minigierkę, to dzisiaj no moglibyśmy już ją mieć zaliczoną i nie musielibyśmy bawić się właśnie w takie rzeczy, które tutaj się reprezentują. Czyli dosłownie nie musielibyśmy bawić się w przechodzenie tego od nowa, tylko po prostu już po tym kasynie mógłbym przejść na True Boss Rusha i zakończyć tę gierkę. Może nie raz na zawsze, no bo jednak do tej gierki będę miał sentyment. No obecnie to będę pewnie więcej wracał do Redemption niż do oryginalnego Raymana 1, bo po prostu Redemption jest takim, można by powiedzieć, remake'iem. Nie bójmy się tego słowa powiedzieć, to jest po prostu remake Raymana 1, tylko nie robionego przez Ubisoft, no bo po co? Po co Ubisoft miałoby się zabierać za coś, co ich w ogóle już nie obchodzi, szczerze powiedziawszy. No bo jak się tak dłużej zastanowimy, to jest prawda. No bo Rayman ich już od bardzo dawna nie interesuje, więc po co oni mają się za niego zabierać, skoro mają go totalnie w dupie. Ewentualnie wydadzą jakąś mobilkę i proszę bardzo, cieszcie się, macie swojego Raymana. Co z tego, że ludzie wyczekują wciąż tego już memicznego Raymana 4, no bo nie ukrywam, ale Rayman 4 stał się dosłownie memem w internecie. Bo dosłownie powracają kultowe tytuły w ogóle na rynek. Jak no mówię, chociażby remake Crasha Bandicoot, czy remake Spyro, czy nawet Crash 4, czy w końcu myślę, że długo wyczekiwany Spyro 4. A Rayman wciąż jest tak jakby osrywany, więc no jest to takie dosyć przykre, nie powiem, że nie.
Dla osób niewiedzących, na czym polega Breakout minigame, to już mówię i objaśniam. Jak widzicie, jest to zbiór 8 bodajże minigierek, które są wyznaczone w każdych z 8 światów, jakie zwiedziliśmy w tej gierce. Czyli mamy tutaj dosłownie The Dream Forest, Bandland, Blue Mountains, Picture City, The Cave of Scops, Playtopie, Candy Chateau oraz kwaterę Mr. Darka. To jest 8 światów, które zdążyliśmy zwiedzić w tej gierce. I dosłownie będziemy właśnie tutaj odbijali sobie piłeczki za pomocą w zasadzie tego spotku UFO od Joe. Wiecie, tego Joe'a z The Cave of Scops, któremu pomogliśmy rozświetlić jaskinię i on był nam bardzo... Nie rozświetlić jaskinię, tylko w jaskini żeśmy włączyli zasilanie i jego bar, że tak powiem, został zasilony, dzięki czemu mógł sobie podrywać jakieś laski. Albo jakby to powiedział pan Łyselników, albo dobra, nie będę tutaj tego mówił, ale powiedzmy... pewne panny. Kapibar będzie wiedział, o kogo chodzi. Ogólnie, jeżeli chodzi o minigierkę w Blue Mountains, to tutaj myślę, że ona jest taka dosyć krótkawa, zważywszy na to, że mamy bardzo mało tych śliwek do, że tak powiem, załatwienia. Ponieważ tak, śliwki mamy w różnych kolorach. Mamy właśnie w kolorze fioletowym i w kolorze żółtym albo złotym, jak chcemy sobie to nazwać. Chociaż nie, dobra, to jest kolor żółty, bo kolor złoty to tam nam daje tego Tinksa, aka dodatkowe życie. Dla życia Joe, ponieważ jak widzicie albo nie widzicie, mój znak wodny zasłania, jakby to można powiedzieć, życie tego spotka. Dzięki czemu... kiedy zbierzemy Tinksa, to będziemy mieli coraz więcej dodatkowych żyć. Co oczywiście jest jak najbardziej spoko. No i teraz właśnie robimy sobie Picture City z muzyką Pencil Pentathlon. Tak się ona bodajże nazywała. Pamiętam, że ona występowała w poziomie Pencil Pentathlon w wersji na PS1, oczywiście PC, no i w tej wersji. Bardzo w ogóle nostalgiczna dla mnie muzyka, mimo że ja jestem zwolennikiem tej takiej bardzo spokojnej muzyki. To jednak to jest jeden z moich ulubionych kawałków i mógłbym go słuchać godzinami. Niestety w wersji na Game Boy Advance ta muzyka została według mnie taka trochę, no, słaba. W sensie, konwencja tej muzyki, okej, rozumiem, że to jest wersja Game Boy Advance, ale po prostu według mnie trochę wypada gorzej w przeciwieństwie do tego oryginału. I nie chcę tutaj dyskredytować Game Boy Advance, bo jest Game Boyem Advance, tylko po prostu... no według mnie po prostu gorzej to wszystko ze sobą współgrało i tyle. No takie jest moje zdanie, mam nadzieję, że zostanie ono uszanowane, chcąc nie chcąc. Taką mam przynajmniej nadzieję. Powiem wam szczerze, że na początku miałem dosłownie nerwice, bo nie żeby coś, ale Breakout minigame dopiero zaliczyłem, żeby was nie skłamać, za 10. razem. Dosłownie na jednej z sesji miałem coś takiego, że... siedziałem tutaj, żeby was nie skłamać, 1,5 godziny, jak nie 2 godziny, i nie mogłem dosłownie przejść wszystkich tych minigierek, dlatego że pod koniec miałem problemy takie, że w kwaterze Mr. Darka dosłownie... no miałem kopany zadek, no co ja tu mogę więcej powiedzieć, nie będę tutaj się za bardzo rozczulał, możecie sobie wyobrazić, jak to mniej więcej wyglądało. Jeżeli będę chrząkał czy coś, jeżeli będę tak lekko kaszlał, to bardzo przepraszam, ale po prostu... no chrypa mnie bierze, kiedy bardzo dużo gadam i nie popijam. Mam obok siebie szklankę, ale potrafię, powiedzmy, całą taką sesję przegadać, a później kaszlę po sesji, bo nic nie popijałem. Wiadomo, o co chodzi, bo głos się w końcu przemęczył, nie? No ale tak myślę, że w tym tygodniu zabiorę się za True Boss Rusha, no i skończymy sobie Raymana Redemption już. Tak oficjalnie na 100%. Trochę szkoda, bo jednak lubię Raymana 1 i w Raymana 1 mógłbym grać dosłownie wiecznie, no ale... trzeba robić też inne rzeczy na YouTubie, no. Nie można się ograniczać tylko do Raymana czy Crasha Bandicoota. Taka jest prawda.
Aczkolwiek możliwe, że w tym roku nie obiecuję, ogramy sobie Redesignera, ponieważ mam pobranego Redesignera z Game Jolta, więc czemu by nie spróbować zagrać? No i mamy, kurde, Playtopię, naszą ulubioną, kochaną Playtopię, w której leci muzyka z Szalonych Kurlików na Game Boy Advance, tylko oczywiście remake to jest tej muzyki, którego bardzo szanuję, bardzo polecam i generalnie bardzo kocham. Serio, to lepiej wypada od muzyki właśnie na Game Boy Advance. I cieszę się w ogóle, że Playtopia została tutaj zakwalifikowana. Szkoda tylko, że w Raymanie jedynce w ogóle nie było takiego świata, tylko mieliśmy Picture City. Bo taki świat zabawkowy by się również przydał w takim oryginalnym Raymanie jedynce. No, aczkolwiek, no, twórcy może nie planowali. Ja tam gdzieś z nieoficjalnych źródeł słyszałem, że Rayman miał w ogóle w Raymanie jedynce pływać. Miał mieć taką umiejętność pływania, no ale pozbyli się tego, tak więc podejrzewam, że miał być w ogóle poziom podwodny lub świat. Ale z jakiegoś powodu tego się pozbyli. Dziwne. Ale to mówię, to tylko słyszałem, to nie jest nic takiego potwierdzonego. Wiadomo, no w dobie internetu dużo osób może sobie powiedzieć, że o, słyszałem przykładowo, że w Raymanie jedynce miał być przykładowo świat ognisty albo lawowy. No i czy taki jest? No może nie licząc sekwencji z potyczką z Mr. Scopsem, gdzie na początku z nim się ścigamy i faktycznie tam widać lawę, która się podnosi, to faktycznie nie mamy takiego oficjalnie poziomu z lawą. Tak więc, kto wie, może coś takiego miało miejsce, tylko Ubisoft tego nie uwzględniło. Nie mnie to oceniać. Twórcy muszą się na ten temat wypowiedzieć. I zanim ktokolwiek powie, że to jest nudne w oglądaniu, że ja tak się bawię z tą piłką, zdaję sobie z tego sprawę. Ale po prostu chcę wam to pokazać, aby później nie było zgrzytu, że nie pokazałem wam wszystkiego. Niestety to nie są minigierki, gdzie dzieje się tutaj nie wiadomo co. Po prostu to są minigierki, gdzie trzeba zrobić dany challenge, żeby później odblokować Turbo Srasha, który z tego co wiem... jest on zależny od... Znaczy jest zależny, on składa się z minibossów i bossów. No i mamy teraz Candy Chateau, gdzie żeby odblokować sobie tą złotą śliwkę, która jest tam w środku, będziemy musieli te dwie srebrne śliwki z czerwoną końcówką jakby odblokować, żeby one właśnie miały taką zieloną końcówkę. I zaraz będzie. Candy Chateau to w ogóle to jest bardzo łatwa runda bonusowa, bo jak sami widzicie, nie musimy się nawet wysilać, po prostu zaraz będzie ona zaliczona. Gorzej jest właśnie z tą ostatnią, bo w tej ostatniej to trochę czasu się spędza mimo co. Z tego co ja widzę, będę miał chyba... Pozwólcie, że zerknę. To jest chyba 8, tak? Czekajcie, zmienię aż podgląd na lepszą jakość. Nie, to jest 5. To mi się pomyliło z liczbą 8 z jakiegoś powodu. Może to jednak jest 8, tylko ja nie mam okularów. Dobra, nie będę ciągle tego zmieniał podglądu z draft na best, bo potem się okaże, że jednak mi się coś skraszuje, no i zgubię się, że tak powiem, w komentowaniu i nie będę wiedział, gdzie co dopasować. Tak więc lepiej może nie bawmy się w zmienianie podglądu na najlepszą jakość, bo lepiej to skomentować trochę na gorszej jakości i później nie mieć problemu z montowaniem, czyż nie? No dobra, i to była nasza przedostatnia, że tak powiem, minigierka z 8, ponieważ teraz trzeba będzie zmierzyć się z kwaterą Mr. Darka. I tutaj dosłownie miałem stresa, że aż musiałem wejść na pauzę. Autentycznie. I zanim ktokolwiek powie, dlaczego mam 37 znaczków, to jest dlatego, że ja to nagrywałem zanim przeszedłem jeszcze kasyno i tego. Zanim przyszedłem kasyno, no i spróbowałem chyba jeszcze zrobić tego, jak to się mówi. To było zanim przyszedłem kasyno i przyszedłem tą minigierkę w zamku, tak więc no. Dlatego. Trochę średnio dopasowałem, ale chciałem wam pokazać ten zestaw tych minigierek, żebyście
mogli zauważyć, o co tu w tym wszystkim chodzi. I oczywiście leci muzyka z walki z Mr. Darkiem, ta pierwsza muzyka, nie licząc tych orchestralnych wersji. Albo tej orchestralnej wersji, która moim zdaniem również jest piękna, przepiękna wręcz bym mógł powiedzieć. I tak mówię, komentuję na spokojnie, dlatego że nagrywam to z rana, plus moja siostra ma elekcję, więc nie chcę za bardzo drzeć mordy. Żeby nie było, że później drę mordę i ten, i opierdziel dostaję. No ale trudno się mówi. I zanim ktokolwiek powie tak, jest ona w drugim pokoju, spokojnie. Po prostu mam tendencję do częstego darcia mordy i wychodzi później to, że jednak drze mordę na cały dom, a nie na tym, to chyba wydaje mi się polega. No ale no cóż, będzie można w sumie tę serię zakwalifikować jako skończoną w roku 2020 i w 2021, bo jednak mieliśmy to takie niestuprocentowe zakończenie, które zrobiłem w 2020 i stuprocentowe, które robię w tym roku, tak więc ta seria została w sumie podwójnie skończona, bo i w zeszłym i w tym roku. Tak więc w sumie z takich zaczętych serii i skończonych to obecnie na kanale mam 11 serii zaczętych w tym roku. No? Bo tam mówię, jeszcze GTA Vice City wliczam w serie, które zostały zaliczone i rozpoczęte, bo mimo że to robiłem na streamach, to jednak to jest seria, którą raczej nie będę robił odcinkową, więc można ją podpasować pod taką serię Let's Play na żywo, o. Bo jednak tam, wiecie, mówiłem ciekawostki, mówiłem tam jakieś spostrzeżenia fabularne, czyli jakby wyciszałem się na cutscenkach, no i... No sami wiecie, o co chodzi, no co ja będę tutaj się rozwodził. Naprawdę, uwierzcie mi, nie nagrywając to ja miałem dosłownie poszczane majty, dosłownie, autentycznie byłem zeszczany i... Szczerze powiedziawszy, dawno takiego stresu nie miałem robiąc te minigierki. Autentycznie musiałem non-stop obserwować tą kulę, żeby ona nie poleciała gdzieś za daleko, żebym ja później nie żałował swoich decyzji. No ale, jak widzicie, wszystko chyba idzie na razie zgodnie z planem, tylko muszę przechodzić przez stres. Stres to jest najgorsza rzecz, jaka może kogokolwiek spotkać. Nie polecam nikomu. Ale niestety nie możemy go uniknąć. Bo w sumie gdyby życie było zbyt łatwe, no to sami wiemy, jakby to się po prostu skończyło, po prostu byłoby nudno i tyle. Ja muszę ograniczyć w ogóle słowo po prostu, bo ja bardzo często nadużywam tego słowa. Po prostu i kurde, kiedyś ktoś zrobi jakąś pijacką gierkę, tak jak ja na ostatnim streamie zakolnikowym, jak gadał jakieś głupoty, to piliśmy wodę, więc ktoś pewnie z mojego po prostu również zacznie robić challenge i wyjdzie, że dosłownie odwodni się. Nie, najgorzej, co za zło. To jest właśnie najgorsze, że te czarne śliwki w ogóle restartują tobie kolor tych śliwek, nie? Co za tym idzie, po prostu wracałem do swojej pierwotnej wersji, czyli tej takiej fioletowej, no. Czyli tej domyślnej, można by powiedzieć nawet. No i proszę bardzo, zaliczone mamy. No i co, to by było chyba na tyle. Myślę, że pokazałem wam tutaj wszystko, jak leci. Wszystkie te minigierki pokazałem wam, co prawda w trochę innej kolejności, no ale jednak pokazałem. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Oraz napiszcie jakiś komentarz, co sądzicie o tych minigierkach i jakie macie z nimi wspomnienia. Zapraszam na grupę na Facebooku oraz na Discord, linki są pozostawione w opisie do moich socjali. A my widzimy się w prawdopodobnie już ostatnim odcinku z Raymana Redemption na tym oto kanale. Trzymajcie się i do następnego razu. I polecam, obejrzeć jeszcze inne serie na kanale.